Ostatnie dni w świecie WWE są naprawdę mocno intensywne, dlatego w dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat wszystkich ostatnich wydarzeń i oczywiście je Wam przedstawić. Myślę, że na podstawie tego, co tutaj mam przygotowane, może być to spory materiał, więc zostańcie uważni do samego końca. Na początku jednak, moi drodzy, chciałbym Wam bardzo, ale naprawdę bardzo z całego serducha podziękować za aktywność, jaką wykazujecie pod ostatnimi materiałami, szczególnie pod vlogiem z Londynu, gdzie pokazałem Wam cały weekend Money in the Bank. Jest już tam blisko 10 tysięcy wyświetleń, więc jeśli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to serdecznie Was do tego zapraszam. Link zostawiony jest w opisie. Oczywiście zapraszam też Was do dyskusji w komentarzach, bo to jest dla mnie bardzo cenne. Zostawcie też polubienie pod materiałem i zróbmy tutaj największą ilość polubień, ile tylko się da. Subskrybujcie też kanał, jest już nas ponad 6 tysięcy i również Wam za to bardzo dziękuję. I lecimy już z głównym tematem. Może chronologicznie zacznijmy sobie od ostatniej gali SmackDown, na której wydarzyło się coś, czego myślę mało kto z nas mógł się spodziewać. Jakkolwiek by to nie brzmiało, to Roman Reigns uklęknął przed Jeyem Uso. Roman Reigns wprowadził taką narrację i tak zmanipulował Jeyem Uso, że ja oglądając ten segment byłem w stanie naprawdę uwierzyć w słowa Reignsa. Dodatkowo jeszcze ta jedna łezka, która pociekła mu z oka. Słuchajcie, to jest coś pięknego, to jak Roman Reigns potrafi wprowadzić narrację w danym segmencie i przekonać swoimi słowami i widzów, i nawet samego Jeya Uso, który było widać nawet sam jakby w to wszystko wierzył, mimo całego storyline'u, trzeba, słuchajcie, ten kunszt docenić. Roman Reigns zmanipulował Jeya Uso, uklęknął przed nim, mianował go tym całym naszyjnikiem Bloodline, który oznacza Tribal Chiefa, po czym następnie wykonał mu potężnego low blowa i wtedy wszystko się zaczęło. Roman Reigns oraz Solo Sikoa rozprawili się z braćmi Uso, z Jimmy Uso został kontuzjowany i wywieziony z areny ambulansem. Oczywiście jest to storyline'owa akcja. Cały program Bloodline z otwarcia smerdą trwał blisko 40 minut i zabrało to prawie że połowę show. W sumie licząc jeszcze zakończenie, które też było poświęcone Bloodline, to pół programu SmackDown dotyczyło właśnie Bloodline. Końcówka natomiast była bardzo mocna i oznaczała jedno. Jey Uso powrócił, Jey Uso zaatakował Romana Reignsa i Jey Uso wziął tytuł WWE w swoje ręce, wyzywając na walkę Romana Reignsa właśnie o to mistrzostwo, więc i prawdopodobnie taki obrazek zobaczymy na SummerSlam. Zastanawia mnie bardzo fakt tego, w jaką stronę federacja WWE pójdzie i nie jest to czas i miejsce w tym materiale, by nas tym rozważać, ale jeżeli taki film byście chcieli, abym przedstawił Wam swoją teorię i wszystkie plotki dotyczące walki Roman Reigns, Jey Uso i potencjalnego zdobycia mistrzostwa przez Jeya, to zostawcie polubienie, oczywiście dajcie o tym znać w komentarzach. Zostając jeszcze na chwilę w temacie Romana Reignsa, chciałem powiedzieć Wam jedynie, że Roman Reigns pobił kolejny rekord i jest najdłużej w historii panującym mistrzem WWE w WrestleMania era, więc pobił on też tym samym i Hulka Hogana, którego posiadanie tytułu sięgnęło 1041 dni. Roman Reigns jest już mistrzem ponad 1041 dni i w ten sposób też zapisuje się po raz kolejny jako ten pierwszy w historii najdłużej panujący mistrz w WrestleMania era. Na SmackDown, słuchajcie, byliśmy również świadkami debiutującej walki Graysona Wallera w głównym rosterze WWE. Na SmackDown miał on pierwotnie segment z Edge'em. Oczywiście był to Grayson Waller Effect, którego też świadkiem byłem na SmackDown przed Money in the Bank z Loganem Paulem, ale również byłem świadkiem segmentu z udziałem Graysona Wallera na samym Money in the Bank z Johnem Cena, a teraz Grayson Waller ponownie zapisuje się w historii, mając program z Edge'em i finalnie Edge ogłasza swoją walkę właśnie z Graysonem na SmackDown. Chciałbym jednej powiedzieć, że jest naprawdę mocny początek dla Graysona Wallera, jeżeli mówimy o głównym rosterze i ponoć wiele osób bardzo optymistycznie patrzy na jego przyszłość i zapowiada mu naprawdę mocną karierę w głównym rosterze, sięgającą nawet głównych mistrzostw. Jest naprawdę ciekawe, ale fakt jest jeden, może on pochwali się tym, że w debiutującej walce w głównym rosterze zawalczył z Edge'em. Co prawda walkę przegrał, ale naprawdę solidnie w tej walce wyglądał i mogę powiedzieć jedynie tyle, że sam bardzo jestem ciekawy tego, jak jego kariera się dalej potoczy. Przechodzimy już do gali Monday Night Raw, podczas której wydarzyło się naprawdę kilka mocnych i kontrowersyjnych rzeczy. Przede wszystkim Cody Rhodes rzucił wyzwanie dla Brock Lesnara do walki na SummerSlam 2023. Będzie to, moi drodzy, ich trzeci pojedynek. Oczywiście jeszcze nie został on zatwierdzony, ale jest to kwestia czasu i sam Brock Lesnar ma być obecny na następnej gali Monday Night Raw i pewnie na to wyzwanie odpowie. A sam Cody Rhodes ogłosił ten pojedynek jako rubber match, co wiele osób zastanawiało się, co w ogóle może oznaczać i może jakaś specjalna stypulacja? Nie, moi drodzy. Po prostu chodzi tutaj o to, że jest to walka, w której obaj zawodnicy wygrali po jednym pojedynku i trzeci pojedynek ma rozstrzygnąć ich rywalizację, jakby to nie brzmiało.
Podczas Raw byliśmy również świadkami walki tartimowej, w której to udział wzięli członkowie Imperium, natomiast bardziej skupmy się na tym, co wydarzyło się po samej walce. Gunther oraz Ludwig Kaiser odwrócili się od Giovanni Vinciego, zostawiając go na stage'u i wychodząc z rampy bez niego. Mogło to by oznaczać rozłam w Imperium, natomiast okazuje się i ostatnie informacje, które też udało mi się wyczytać na zagranicznych portalach, wskazują na to, że Federacja nie ma zamiaru rozłamywać tej stajni, tej drużyny i po prostu było to okazanie jakby tego, że przez Giovanni Vinciego przegrali tą walkę i byli po prostu na niego wściekli, aczkolwiek kto wie, może dojść do rozpadu Imperium, może ktoś nowy dołączy do Imperium, tego nie wiemy i oczywiście w komentarzach zapraszam was, żebyście dali znać, co o tym wszystkim sądzicie, bo Imperium swoją walkę przegrało i przegrało ją właśnie przez Giovanni Vinciego. Czy to oznacza rozłam Imperium? Imperium przegrało, natomiast swoją walkę wygrywa, moi drodzy, The Miz. Po ponad 200 dniach The Miz odnosi zwycięstwo, pokonuje on Tommaso Ciampę w No Disqualification meczu z pomocą, słuchajcie, Bronsona Reeda, który pojawił się na arenie, zaatakował Tommaso Ciampę, przyczynił się do tego, że The Miz odliczył Tommaso Ciampę i w ten sposób The Miz odnosi zwycięstwo, z którego bardzo mocno cieszył się potem na zapleczu, m.in. w wywiadzie z Byronem Saxtonem. Wiele osób zaczęło tutaj spekulować o pewnym powrocie dotyczącym właśnie Tommaso Ciampy, ale o tym powiem wam w dalszej części odcinka, więc oglądajcie uważnie film do samego końca, subskrybujcie kanał i zostawcie pod nim polubienie. Z góry bardzo wam dziękuję. Na gali Money Entrał, a dokładniej w main evencie czerwonej tygodniówki byliśmy również świadkami walki 3x3 tag teamowej, w którym to Judgment Day zmierzyli się z Kevinem Owensem, Samim Zaynem i, uwaga, mistrzem World Heavyweight Sethem Rollinsem. Zwycięstwo w tym pojedynku odniosło Judgment Day, co mogłoby jednocześnie świadczyć, że pokonując mistrzów tag teamowych zyskują oni jednocześnie walkę, możliwość walki o te mistrzostwa. W tym kierunku nic oczywiście nie zostało powiedziane, jest to jedynie moje domyślenie, że coś takiego mogłoby się wydarzyć, natomiast wydarzyła się w zasadzie i w tym pojedynku, i po samym pojedynku na zapleczu bardzo kontrowersyjna rzecz. Może niektórzy z was zauważyli, ale podczas tej walki miały miejsce, no jakby, niezrozumiałe akcje. Wszystko to wynikało z tego, że ponoć dosłownie na ostatnie minuty przed wejściem pojedynku na antenę zostało wprowadzonych kilka kluczowych zmian, w których zawodnicy się nie odnaleźli, bo początkowy scenariusz zakładał zupełnie inny przebieg walki. Jak informuje nas PW Insider, właśnie po tej walce main eventowej na zapleczu Rally Money Entrał, a dokładnie w strefie Gorilla, doszło do kłótni właśnie zawodników z main eventu. Szczególnie zapoczątkować ją miał jeden z zawodników z tego main eventu. Nie zostało dokładnie określone, kto by to był, natomiast padły tam bardzo mocne słowa, nie doszło do rękoczynów, nawet nie było takich zamiarów, aby zawodnicy mieli się ze sobą poszarpać, czy nie daj Boże pobić. Natomiast była tam mocna wymiana zdań, no bo jakby nie patrzeć, kilka boczy w tej walce miało miejsce i obie strony były po prostu z tego niezadowolone i w taki sposób wyładowały swoją frustrację. Nic grubszego z tego nie wynikło, żadnej kłótni, przykładowo jak na linii CM Punk czy Young Bucks, nie było, więc tutaj należy po prostu jedynie powiedzieć o tym, że coś takiego miało miejsce, nic groźnego, nic poważnego z tego nie wynikło, ale to świadczy jedynie o tym, że zmiany wprowadzone na ostatnią minutę nic dobrego nie znaczą. Jeżeli też chodzi o zmiany wprowadzone na ostatnią minutę, to jeszcze później powiemy sobie nieco więcej o tym, ponieważ Vince McMahon obecny był na ostatniej gali SmackDown, ale to za chwilkę. Minionej nocy na NXT byliśmy również świadkami obecności Judgment Day, którzy nieoczekiwanie stoczyli kolejny pojedynek tartimowy w sumie kolejnej nocy. I jak się okazało, podobnie jak i na Money Entrał, tak samo i na NXT odnieśli oni zwycięstwo. Całą walkę zapoczątkował nam segment otwierający NXT, gdzie właśnie Judgment Day stanęli naprzeciwko Carmelo Hayes'a oraz Tricka Williamsa. To doprowadziło nas też do walki 2-2 w main evencie, z której właśnie zwycięstwo wyszli Judgment Day. Co więcej, nie jest to jedyny chwilowy epizod Judgment Day w NXT, ponieważ zostało ogłoszone, że już za tydzień na NXT Dominik Mysterio zawalczy z Wesem Lee o mistrzostwo North American. I to też jest bardzo ciekawe, bo pomyślmy, co gdyby Dominik Mysterio pokonał Wesa Lee, zostałby mistrzem. Mamy mistrzynię Rhea Ripley, mamy Mr. Money in the Bank Damiena Priesta i tylko wtedy Finn Balor pozostaje nam bez mistrzostwa. Jest to bardzo interesujące, ale niedługo SummerSlam, gdzie może dojść do walki rewanżowej, może nawet Demon Finn Balor z Sethem Rollinsem i wtedy Balor zdobywa mistrzostwo. Jest to bardzo ciekawe, jest to bardzo interesujące i szczerze chciałbym zobaczyć wszystkich członków Judgment Day z mistrzostwami.
Przechodząc, moi drodzy, już do bardziej ogólnych informacji. Jak się okazuje, Bray Wyatt wciąż nie jest dopuszczony medycznie do powrotu na ring. Okazuje się, że Federacja WWE bardzo chce powrotu Braya Wyatta, natomiast jego stan zdrowotny, sprawy zdrowotne, które nadal nie zostały określone, nie dopuszczają Braya Wyatta do powrotu na ring. I wydaje się być, że ta sprawa nie rozwiąże się w najbliższym czasie, więc nadal nie wiemy, kiedy Bray Wyatt może do ringu powrócić. Zupełnie inaczej ma się sprawa z innym zawodnikiem, którego też od pewnego czasu w WWE TV nie ma, a mowa tutaj o Johnnym Gargano. I właśnie w tym momencie też chciałbym nawiązać do sytuacji z ostatniej gali Money in the Bank. Dokładnie wiemy, że Tommaso Ciampa, czyli były tag team partner Johnnego Gargano z DIY, przegrał z Demizem, któremu pomógł Bronson Reed. Co gdyby właśnie na przykład w przyszłym tygodniu na Raw powrócił Johnny Gargano, stając u boku Tommaso Ciampy, mamy reunion DIY, mamy rywalizację 2 na 2 z Demizem i Bronsonem Reedem i wszyscy są zadowoleni. Powrót dla Johnnego Gargano jak najbardziej, myślę, wymarzony przez wielu z nas. Jestem również jak najbardziej za tym. Jeżeli natomiast pojawiają się informacje, że jest on już zdolny do powrotu do ring i jest on dopuszczony medycznie, to dlaczego by do tego się nie przyczynić? Natomiast są też inne źródła mówiące o tym, że mimo informacji, że Johnny Gargano jest już zdolny do powrotu na ring, to tak naprawdę faktycznie jeszcze nie jest, więc komu chcemy w tej sytuacji wierzyć, to już jest naszą kwestią indywidualną, natomiast sprawa wygląda jasno. O powrocie Johnnego Gargano mówi się od kilku tygodni i myślę, że prędzej czy później w końcu to nastąpi. Mam tylko naprawdę nadzieję, że u boku Tommaso Ciampy. Jak zdążyłem powiedzieć chwilę temu, Vince McMahon obecny był na ostatniej gali SmackDown i chciałbym tutaj odnieść się do zmian, które były wprowadzone m.in. na ostatniej gali Money in the Bank, ale i do zmian, które były widoczne podczas ostatniej gali SmackDown, gdzie większą część gali, jak wspominałem, zajął segment Bloodline. Okazuje się, że tak, Vince McMahon był na zapleczu gali SmackDown, ale nie interweniował w jej skrypt, a zmiany, które zostały wprowadzone w gale, czyli m.in. walka AJ Stylesa z Coronem Crossem trwająca minutę 40, nie wynikała ze zmian wprowadzonych przez Vince'a McMahona, a z przedłużenia się segmentu Bloodline i po prostu musiano to zrobić, aby zmieścić się w ramówce telewizyjnej. Mimo obecności Vince'a McMahona okazuje się, i tak potwierdza też wiele źródeł na zapleczu gali SmackDown, Vince McMahon nie ingerował w całą galę, nie ingerował w to wszystko, co widzieliśmy w telewizji. Nie wiadomo, jak było w przypadku gali Money in the Bank. Wiadomo jednak, a w zasadzie wynika to z plotek, że Nick Khan oraz Triple H bardzo chcieli zwołać zebranie, w którym miał uczestniczyć Vince McMahon, aby poruszyć temat zmian wprowadzonych na ostatnie minuty właśnie przez niego. Finalnie z kolejnych plotek dowiadujemy się, że do tego zebrania nie doszło i tak naprawdę nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze dojdzie, albo czy w ogóle my o tym jakkolwiek zostaniemy poinformowani. Widać, że trochę rzeczy na zapleczu się dzieje i oby z tego wynikły same pozytywne rzeczy. I na sam koniec, moi drodzy, jeszcze jedna zdecydowanie pozytywna rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć, czyli powrót Carlito do WWE, który miał nastąpić w Madison Square Garden ostatniej nocy na SmackDown, aczkolwiek to się nie wydarzyło. I mówiąc tutaj rzecz pozytywna, niektórzy z was mogą pomyśleć, jak to pozytywna, przecież Carlito nie powrócił i nic bardziej mylnego, Carlito nie powrócił, ale to bardzo dobrze, bo jakby decyzja o jego powrocie jeszcze nie została oficjalnie podjęta. Miał on pierwotnie pojawić się podczas nocy w Madison Square Garden, natomiast okazuje się, że nie był on widoczny w mieście, w którym SmackDown się odbywało, ale chwilę wcześniej widoczny był w Pittsburghu, gdzie WWE ma swoją siedzibę medyczną. Wiąże się to z tym, że Carlito odbył wszystkie potrzebne testy medyczne, które dopuszczają go do udziału walki w ringu WWE, natomiast jego powrót został celowo przełożony w związku z tym, że całą galę SmackDown praktycznie zajął segment Bloodline i Federacja WWE nie chciała, aby powrót Carlito został przyćmiony przez całą akcję z Bloodline. Chcą oni dla niego jak najlepszego miejsca, jak najlepszej, jak najbardziej korzystnej strefy do powrotu i tutaj należy te wszystkie informacje docenić, bo też uważam, że Carlito wracając na stałe do WWE powinien dostać ten swój moment, a widać, że Federacja w ten sposób nie chciała mu tego odebrać. I moi drodzy, w tym filmie jest to już na tyle. Zapraszam was oczywiście do zostawienia w komentarzach swojej opinii, zapraszam was do dyskusji, na tym bardzo mi zależy. Zostawcie też polubienia, by wbić tutaj jak najwięcej polubień, co pozwoli bardziej wypozycjonować ten film. Subskrybujcie również kanał, bo mam dla was naprawdę kilka ciekawych informacji w najbliższych tygodniach, także bądźcie na bieżąco i śledźcie kartę społeczności, bo nawet dzisiaj wrzuciłem wam tam mały spoiler odnośnie potencjalnych plusów i minusów gal WWE na kanale Wrestle One. Jeżeli chcecie w tym temacie dowiedzieć się więcej, odwiedzajcie kartę społeczności. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.